Witam Państwa serdecznie na kolejnym filmiku i zaproszę Państwa do zrobienia ze mną dzwonka. Jak widzicie Państwo, wzór już jest znany, bo robiliśmy ten wzór, tym wzorem robiliśmy już aniołka i bombkę, więc do kompletu będzie jeszcze dzwonek. I teraz Państwu pokażę, można wykorzystać wzór na dzwonek mały i na dzwonek duży. Tak samo tutaj proszę zobaczyć. Wykorzystałam tutaj cieńszą nitkę, tu wykorzystałam grubszą nitkę, tak? Czyli możemy sobie regulować wzór ilością słupków początkowych. O tym oczywiście powiem na początku. I teraz tak, ten niebieski robiłam kordonkiem maksimum, szydełkiem 1,25. Ten biały robiłam niteczką z nici polskiej 30x6, szydełkiem 1,75 i obydwa usztywniałam na takiej samej formie. Forma ma 14 cm, czyli dostosowujemy liczbę początkową słupków do formy i do niteczki, jaką mamy i jakiego szydełka użyjemy. I oczywiście o tym teraz powiem na początku. I tak samo z małymi dzwoneczkami, tak? Ten niebieski jest zrobiony z cieńszej niteczki, szydełkiem 1,25. Ten biały z grubszej niteczki, szydełkiem 1,75. I one były te małe, usztywniane na dzwoneczku 10-centymetrowym, tak? To co, ja dzisiaj również użyję nici polskich 30x6 i zrobię ten większy dzwoneczek, czyli tak ten biały, tak? Oczywiście zaczniemy od oczek łańcuszka i zrobimy ich 9. Gdyby robił ktoś ten mniejszy dzwonek, to wystarczy tych oczek 6, 7, góra 7. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I oczywiście zamkniemy w kółeczku oczkiem ścisłym. I zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Oczko łańcuszka na taką małą poprzeczkę. Nawinę nitkę i zrobię w kółeczku kolejny słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i zrobię kolejny słupek. Czyli mam już 3 słupki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i zrobię słupek. Czyli mam już słupków 5. I teraz, ponieważ ja robię ten biały dzwonek, czyli z tej samej nitki, jak robiłam biały, to ja tych słupków zrobię 20. Gdyby ktoś robił z cieńszej niteczki, to tutaj zrobiłam na początku 24 słupki. Na tym małym, z tej grubszej nitki, zaczęłam od 12 słupków w pierwszym rzędzie, a na tym niebieskim, z cieńszej niteczki, zaczęłam od 16 słupków w pierwszym rzędzie. Czyli liczba słupków w pierwszym rzędzie musi być podzielna przez 4. I dopasowujemy sobie do formy, którą posiadamy. Czyli spotkamy się, jak zrobimy 20 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. I ja już skończyłam rząd pierwszy, czyli w rzędzie pierwszym zrobiłam 20 słupków i oddzieliłam je jednym oczkiem łańcuszka. I tak mówiłam, jeżeli ktoś by na taką samą formę robił i robiłby z cieńszej niteczki tak jak tutaj, to tu zaczęłam w pierwszym rzędzie od 24 słupków. I teraz oczywiście zamkniemy rząd oczkiem ścisłym, czyli w trzecie oczko pierwszego słupka. Zrobię oczko łańcuszka i na tym słupku zrobię pół słupek. Trzy oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny słupek i zrobię na nim pół słupek. I znowu. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny słupek i zrobię pół słupek. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny słupek i zrobię pół
słupek. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny słupek i zrobię pół słupek. I tak będziemy pracować już do końca rzędu. Czyli raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny słupek i zrobię pół słupek. Na każdym półsłupku poprzedniego rzędu zrobimy pół słupek, przechodząc na kolejny słupek zrobimy trzy oczka łańcuszka. I ja skończyłam rząd drugi, czyli w rzędzie drugim na każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy pół słupek, przechodząc na kolejny słupek robiliśmy trzy oczka łańcuszka. Ponieważ mieliśmy w pierwszym rzędzie 20 słupków, to takich łuków też będziemy mieli teraz 20. Jeżeli ktoś by zaczął od 16 słupków w pierwszym rzędzie, to będzie miał tych łuków 16. Oczywiście oczkiem ścisłym zamknę rząd w tym pierwszym półsłupku. I teraz na tym pierwszym półsłupku zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym półsłupku zrobię jeszcze 2 słupki. Czyli na półsłupku mamy 3 słupki. I teraz z tego słupka od razu przejdziemy na pierwszy łuk. On się nam tutaj tak troszkę chowa, ten pierwszy łuk. Musimy go pilnować, bo nie będzie nam się później zgadzać. I na tym pierwszym łuku zrobimy pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Przejdę na kolejny łuk. Zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy. Przejdę na kolejny łuk. Zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy. Przejdę na kolejny łuk. Zrobię pół słupek. I teraz nawinę nitkę. I z tego półsłupka od razu przejdę na półsłupek z poprzedniego rzędu. I zrobię na nim trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I teraz z tego słupka od razu przejdę na pierwszy łuk. Na tym pierwszym łuku zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny łuk. Zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk, zrobię pół słupek, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk, zrobię pół słupek, czyli mam znowu trzy łuki z trzech oczek łańcuszka zrobione i teraz z tego półsłupka od razu przejdę, nawinę nitkę, przejdę na ten półsłupek z poprzedniego rzędu i zrobię na nim trzy słupki, raz, dwa i trzy. I znowu z tego słupka od razu przejdę na pierwszy łuk. Zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny łuk. Zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny łuk. Zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk, zrobię pół słupek i z tego półsłupka od razu nawinę nitkę i przejdę na półsłupek z poprzedniego rzędu i zrobię na nim trzy słupki. I z tego trzeciego słupka od razu przejdę na ten pierwszy łuk, zrobię pół słupek i będę teraz powtarzać, tak? Czyli zrobię trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk, zrobię pół słupek, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk, zrobię pół słupek, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk,
zrobię półsłupek i z tego półsłupka od razu nawinę nitkę, przejdę na półsłupek z poprzedniego rzędu i zrobię na nim 3 słupki. I wszystkie te trzy motywy, te motywy z 3 słupków, bo motywów będziemy mieli 5, ponieważ mamy liczbę początkową słupków 20, więc będziemy mieli 5 motywów. I wszystkie te motywy z 3 słupków będą oddzielone w tym rzędzie 3 łukami z 3 oczek łańcuszka. Tu zrobiłam 3 słupki, przejdę na pierwszy łuk, zrobię półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny łuk, zrobię półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny łuk, zrobię półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka. Przejdę na kolejny łuk i zrobię półsłupek. I oczywiście połączę rząd oczkiem ścisłym, czyli wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka. I teraz skończyliśmy pierwszy rząd z motywem. I teraz przejdziemy do drugiego rzędu z motywem, czyli przejdę oczkiem ścisłym na drugi słupek w motywie. I zrobię tutaj oczko łańcuszka i zrobię na nim pół słupek. Nawinę nitkę, przejdę od razu na ten półsłupek pierwszy z poprzedniego rzędu i zrobię na nim 3 słupki. Raz, dwa i 3. Z tego ostatniego słupka od razu przejdę na łuk, zrobię półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk, zrobię półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, przejdę na kolejny łuk, zrobię półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, przejdę na motyw, na ten drugi słupek w motywie, zrobię półsłupek. I teraz z tego półsłupka od razu nawinę nitkę i zrobię 3 słupki na tym pierwszym półsłupku zaraz za motywem z poprzedniego rzędu. Raz, dwa i 3. I znowu z tego słupka od razu przejdę na pierwszy łuk, zrobię półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, na kolejny łuk półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, na kolejny łuk półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, przejdę na drugi słupek w motywie i zrobię półsłupek. I z tego półsłupka od razu nawinę nitkę i na tym pierwszym półsłupku zaraz za motywem zrobię 3 słupki. I tak będziemy powtarzać do końca rzędu. Ja skończyłam drugi rząd z motywem i tak jak mówiłam przy bombce i przy aniołku, tutaj warto sobie zaznaczać, bo bardzo prosto to jest po prostu ominąć i później się można pogubić z rzędami. Można sobie zaznaczyć lub po prostu liczyć ilość motywów w rzędzie. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu, czyli ja w ten pierwszy półsłupek oczkiem ścisłym zamknę i oczywiście przejdę na ten drugi słupek w motywie. I znowu zrobię tu oczko łańcuszka i na tym słupku zrobię pół słupek. Nawinę nitkę i od razu na tym pierwszym półsłupku zrobię 3 słupki. Na tym pierwszym łuku od razu zrobię pół słupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, na kolejnym łuku półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, na kolejnym łuku półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka i przejdziemy na motyw i na tym drugim słupku w motywie zrobimy półsłupek. I nawinę nitkę. I znowu na tym pierwszym półsłupku zaraz zrobię 3 słupki. Czyli praktycznie robimy
to samo, co w poprzednim rzędzie. I teraz tak, drodzy Państwo, po skończeniu tego rzędu, ja tych rzędów zrobię jeszcze 12, czyli będę miała 15 rzędów tych z motywem. Jeżeli robiłam z cieńszej niteczki, ten duży, to zrobiłam tych rzędów 17. Na małym zrobiłam tutaj tych rzędów, jeżeli zaczęłam od 12 słupków, to zrobiłam tych rzędów 10, a jak robiłam z cieńszej nitki i zaczęłam od 16 słupków w pierwszym rzędzie, to tutaj tych rzędów zrobiłam z motywem 12. Dlatego tutaj już sobie Państwo dopasujecie do formy, jaką posiadacie. I ja już zrobiłam 15 rzędów z motywem, tak? Czyli 15 razy powtórzyłam ten sam rząd. I teraz oczywiście zamknę oczkiem ścisłym i na tym półsłupku od razu zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki. Przejdę na ten motyw z poprzedniego rzędu, na ten drugi słupek i tu zrobię pół słupek. Nawinę nitkę i zaraz na tym pierwszym półsłupku za motywem zrobię 3 słupki. Raz, 2 i 3. I z tego ostatniego słupka od razu przejdę na łuk, zrobię pół słupek. I z tego półsłupka od razu nawinę nitkę, przejdę na ten półsłupek z poprzedniego rzędu i zrobię 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu z tego ostatniego słupka przejdę od razu na łuk, zrobię półsłupek. I z tego półsłupka od razu nawinę nitkę, przejdę na ten półsłupek z poprzedniego rzędu i zrobię na nim 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu z tego ostatniego słupka od razu przejdę na łuk, zrobię półsłupek, nawinę nitkę i od razu przejdę na kolejny półsłupek z poprzedniego rzędu. To będzie ten półsłupek przed motywem. I też zrobię 3 słupki. Raz, 2 i 3. Tutaj mamy motyw, więc przejdę na drugi słupek w motywie poprzedniego rzędu, zrobię półsłupek, nawinę nitkę i na tym półsłupku zaraz za motywem zrobię 3 słupki. Czyli w tym rzędzie na każdym półsłupku z poprzedniego rzędu robimy 3 słupki. Na łukach i na drugim słupku w motywie z poprzedniego rzędu robimy po pół słupku. I teraz zrobię półsłupek, nawinę nitkę, przejdę na kolejny półsłupek z poprzedniego rzędu i zrobię 3 słupki. Czyli na każdym słupku półsłupku z poprzedniego rzędu, przepraszam, robimy 3 słupki. I tak będziemy pracować do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd. Czyli w tym rzędzie na każdym półsłupku z poprzedniego rzędu robiliśmy 3 słupki, na łuku półsłupek i tu, gdzie mieliśmy motyw, na tym drugim słupku również robiliśmy półsłupek. I teraz oczywiście połączymy, tu zrobię jeszcze na ostatnim łuku półsłupek i połączę oczkiem ścisłym. I teraz przejdę na drugi słupek w motywie, zrobię oczko łańcuszka i zrobię na nim półsłupek. Tym razem zrobię 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, przejdę na kolejny motyw, na drugi słupek w kolejnym motywie i zrobię pół słupek.
I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Przejdę na kolejny motyw, na ten drugi słupek, zrobię półsłupek. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przejdę na kolejny motyw, na drugi słupek, zrobię półsłupek. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przejdę na kolejny motyw, na drugi słupek i zrobię pół słupek. I tak będziemy robić już do końca rzędu. Czyli na każdym motywie, na drugim słupku robimy pół słupek. Przechodząc na kolejny robimy 5 oczek łańcuszka. I ja już skończyłam rząd. Czyli w tym rzędzie na każdym motywie, na drugim słupku robiliśmy pół słupek. I przechodząc na kolejny motyw, robiliśmy 5 oczek łańcuszka. I teraz przejdziemy do ostatniego rzędu, czyli ja oczkiem ścisłym zamknę rząd. I przejdę na ten łuk i zrobię na tym łuku 3 półsłupki. Raz, dwa i trzy. Oczko łańcuszka, wrócę na ten sam łuk i zrobię 3 półsłupki. Raz, dwa i trzy. Przejdę od razu na kolejny łuk i powtórzę, czyli trzy półsłupki, raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka, wrócę na ten sam łuk i zrobię trzy półsłupki, dwa i trzy. I znowu przejdę na kolejny łuk. Zrobię 3 półsłupki, raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka i na tym samym łuku jeszcze 3 półsłupki. I tak będziemy pracować już do końca rzędu. Czyli na każdym łuku robimy 3 półsłupki, oczko łańcuszka i 3 półsłupki. I ja już skończyłam ostatni rząd. Teraz tylko Państwu jeszcze pokażę, jak ja usztywniam. I tak, na początku mówiłam, tu mam formę 15 niby centymetrowa, ale w sumie ona ma 14. Oczywiście przed założeniem, jeżeli mam już namoczone w środku usztywniającym, to oczywiście folię spożywczą owijam. Naciągam i tu później jeszcze, gdzie robiliśmy te oczko łańcuszka, tu wbijam igłę i naciągam. I znowu kolejne oczko łańcuszka i wbijam. I w kolejne oczko łańcuszka i wbijam. I tak do końca na każdym tym oczku łańcuszka wbijam igłę. I wtedy uzyskałam dokładnie taki kształt dzwonka. Tak jak mówiłam, ten dzwonek ma około 13 cm wysokości. No nic, dziękuję Państwu za mile spędzony czas i do usłyszenia.